Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Parking Simulator. No i zobaczcie, ile pieniędzy uzbierałem. Zaraz ich nie będzie. Zaraz ich nie będzie, bo po pierwsze chcemy ogarnąć sobie temat kolejnych miejsc tutaj w tym garażu Smart. No bo czemu nie? 34. Tutaj też 34, tak. No to lecimy tą linią, bo tutaj są dekoracje. Więc to zrobimy i tak zrobimy elegancko. To tu już mamy kolejne i myślę, że jeszcze jedno, pyk, pyk, pyk. No i już zostało 8. A z pół godziny była gra odpalona, nie? Żeby tyle uzbierać. Także trochę czasu to zajmie. No mamy nockę, to taki niefart troszeczkę, ale już musiałem rozpocząć nagrywanie. O kuźwa, patrz. Mała gnido zielona, ty. Hey, get the hell out of here. Dobra. No i co dalej? No i dalej wypadałoby może ogarnąć kwestię tutaj podniesienia cen tych miejsc parkingowych, które tutaj mamy, bo one są po 28. Ale jeżeli zaczęlibyśmy sukcesywnie wymieniać donice, te klomby takie, nie? Otwórz się. To z pewnością raczej byśmy to ogarnęli. A tutaj to biuro poziomu trzeciego. I jeszcze ten chodnik. No nie, no ale to chyba bardziej nam by się opłacało. Chyba, że wiecie co, byśmy postawili może pierwsze daszki? Może. 6000. 7,5. 9. No dobra, niech będzie. Na razie 6 takich tych daszków. Najlepsiejszych z najlepsiejszych. I wtedy byśmy ogarnęli temat podniesienia, ale na tym środkowym, tam na środku, nie? Bo tam mamy po te 40 bodajże dolarów za godzinę. Kuźwa, gdzie jest ten ciur? Zaraz słońce powinno wstać, bo to już godzina po 5 jest. Ciur przyjechał. Ej, nie na mnie ty. Gamoniu jeden. Dobra. Pakujemy to. Nie mogę już wziąć wszystkiego. A ile mogę? 4. No dobrze, to jeszcze z dwoma będzie trzeba pójść. Nie mogę się wypultać z całej kasy, bo przecież później znowu będzie problem z pensją dla pracowników, nie? Dobra. Tu jest po 40. Zobaczmy, co będzie, jak postawimy, bo ja nie pamiętam. Pyk, o, no to nawet już ładnie to wygląda teraz. O, po 50, czyli oddychę daszek podnosi. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To powiem szczerze, że nawet tutaj wolałbym chyba daszki postawić. To by było po 38. Lampy gasną, zanim słońce wstanie. Kurwa, no. Dobra, to jeszcze byśmy domówili dwa. Bo skoro 4 mogę wziąć do siebie, do ekwipunku. Dobra, to niech ten przyjedzie, to się tam zestakują i wszystko byśmy zgarnęli. No tylko niech przyjedzie, nie? Halo, Mieciu. Gdzie ten Mietek jest? No Mietek, kurwa, róż dupsko. Job twoju maź tutaj. Wszyscy czekamy, aż przytachasz się. Dawaj, abarot. No i pyk. 36 kilo takie daszki ważą. 4. No, ale nie, powiem tak, podoba mi się. Jak te daszki stoją, to mi się to bardzo podoba. Ładnie te miejsca wyglądają nawet. Także, dobra, tu i tu. Aha, i jeszcze 3 tutaj, żeby w całej tej linii było. To zaraz, to ile jest tutaj tych miejsc? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 11. A to co mi się ubzdurało, że 9? Tak coś mi się ubzdurało, że 9. Tutaj mamy po $25 za miejsce, czyli też takie tańsze trochę. Tu po 50, więc już jest dobrze. To chyba wychodzi na to, że to już takie miejsca najlepsze, takie dla VIP-ów bardziej bym powiedział. Ile my tam mamy? 5 koła. No dobrze. 5 koła. Teraz tak, no jeżeli chodzi o klomb, to zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja z tymi klombami. Tutaj 15 łapek, tak? Tutaj 10 łapek, czyli 25 w sumie za zestaw. Natomiast tu, aha, tu 15 łapek. No ale cena jak się podnosi. A wiecie co, tak z ciekawości jedną rzecz bym jeszcze sprawdził. Tutaj mamy po 28, ale ja bym tak, zabrał te cwiety. Dawaj. To niewiele co zmienia. Ale dostawiłbym je tutaj i sprawdzilibyśmy, czy to coś zmieni, nie? Czy tu jest jakiś maksiorek taki. Tu i może tu. I dawaj kwiatuszki. I sprawdźmy cenę. O, 50 i 7. Kurde. Po ciulu. No dobra, no ale tutaj to... Szczerze powiedziawszy. No dobrze, ale to jeszcze, zróbmy to. O ty. No i gdzie jest ochrona? Ty, no gdzie jest ten staruch? Już 200 już słuchawki założyłem. No i wziął i chyba naobozował. A, to on tam był. Aha. No bo to też te kurde sygnały to są takie, że to się wydaje, jakby to było obok, a to jest gdzieś kuźwa dalej. No dobra, no, trzeba będzie klientowi zapłacić, niestety. Dobra, sprawdźmy teraz cenę. 51,40. Okej. Czy komuś już mogę zapłacić za uszkodzenia, czy jeszcze nikt nie jest chętny? Chyba nie. Śmieci się kurwa walają. Ej, ty panie moje. Dobra. O, pani próbuje wcisnąć się między dwie maszyny, tylko nie wiem po co. Tu jest 42 sztuki, tutaj 53. To też bardzo słabo to idzie, powiem wam szczerze. Natomiast interesuje mnie jeszcze jedna rzecz, bo tutaj jest ten food cart. Tu hot dogi można, nie? To jest 25 łapek, kosztuje 5 koła. Może by w to zainwestować. Pięć i pół tysiąca. No, można by. Pytanie, czy ma znaczenie, jeżeli przykładowo umieściłbym więcej tego typu maszyn. No bo można by tam przy wejściu zrobić. Gdzie indziej jeszcze. A, tutaj w ogóle to parkan jest rozdupcony. Pięknie. To jeszcze mam wydatek. Żyć, kuźwa, nie umierać. No i dobra. Ładujemy to do siebie. To też załadujmy. I idziemy postawić budę z hot dogami. Tylko gdzie ją mogę postawić? Szczerze powiedziawszy, to tu by mi pasowało, bo byłoby bliżej. No to... Ja ją tutaj postawię, słuchajcie. Nie wiem, gdzie jest przód, a gdzie tył. Tu paruwa, a tu paruwy brak. Ale on chyba... Zobaczmy. Czy on tak powinien stać?
Dobra, no i gruby sprzedaje, patrzcie, kuźwa. Load supplies. O, i cała setka jest. Po $20 za hot doga. Dobrze, 5 koła. Może ten stary, kuźwa, nie rozwalił jednak tego, słuchajcie. Może ochrona go przegoniła. Raz, dwa, trzy. 4,5 tysiąca. A ja mam 6600. Czy to by mi na pracowników wystarczyło? Oto jest pytanie. Dobra, one cause you dead. No, to już są takie kwoty. Bardziej przyzwoite, nie? Ja bym chwilę tu poczekał. Jedzie samochód i zobaczylibyśmy, ile oni tak średnio mniej więcej płacą. O, $254. No to już mi się bardzo podobają. Bardzo, bardzo. O, akurat zdążyliśmy, proszę bardzo, na dostawę. Więc elegancko. I dołożymy te kolejne daszki. No, zawsze będzie lepiej. Tam zapychają ładnie, kurczę, te miejscówy. Patrzcie, jak to... Nie no, fajnie to wygląda. A to, co najważniejsze w tym wszystkim, to jest fakt, że w sumie to na jednym miejscu parkingowym stoi tak naprawdę 7 pojazdów, nie? No, a tutaj mamy tak zrobione to ciut ładniej, ciut lepiej, taki prestiż. Przekładam te kwiatki, one tutaj nie będą zbytnio potrzebne, bo, znaczy będą potrzebne, ale to już później dokupimy. Na razie te miejsca podrasuję tak, jak będę tylko mógł, bo tu i tak muszą stanąć klomby, więc co mi zależy, nie? Dobra. O, takie klomby muszą stanąć. To teraz tak, aha, tu jest latarnia, to tu nic nie wcisnę, ale zobaczmy, czy tutaj dałoby radę. Dałoby. Powiem szczerze, nawet fajnie to wyszło. Trochę się tak obawiałem, czy to będzie pasowało, ale jest okej. Okay. No dobrze, i te kwiatuszki. Halo, kuźwa, mietek. O, i gitara. Oczywiście tu już ciężko będzie przejść, ale... Zobaczcie, 54,20. Całkiem. Tam oczywiście, no wszędzie tak zrobimy, tylko na wszystko potrzebne są pieniądze za las. Ale ładnie to wygląda. Dobra, trzeba zweryfikować płot. Jak tam wygląda sprawa z tym najlepszym płotem? Security. Aha, to dopiero od 6 poziomu. Oś ty, synu. No troszeczkę nam jeszcze brakuje. Więc trzeba byłoby może tymi dachami tutaj jakoś tam ciepnąć to. Za 6, proszę. Będę tak po 4 zamawiał, bo po pierwsze nie obciąża to za bardzo budżetu. Znaczy w sensie takim, że zostaje trochę kasiory na pensje ewentualne. Ty gruby, jak tam stoi w tych dresach swoich. Po drugie, tylko 4 mogę wziąć na raz do ekwipunku, więc co mnie to tam szkodzi. Dawaj mi glancu. O, masz. No, ten już namaział tam, kuźwa, graffiti. 50 punktów poszło się walić. No, musimy to usunąć. Ej, żeś.
No oczywiście ciociu Ritas nic nie robi. No i teraz co? No i teraz trzeba będzie ogarnąć temat zebrania może funduszy na to lepsze biuro. Na razie postawmy kolejne dachy. Oczywiście cena będzie stosunkowo niewielka, bo znaczy ta różnica, znaczy pewnie oddyszkę dalej będzie, nie? Ale chodzi po prostu o to, że tam z tyłu nie ma klombów, więc to jest 35, to jest 25, więc jest to spoko. Takie tańsze miejsce, ale już zadaszone. Nikt się nie pulta o te uszkodzenia, więc okej. Trzeba będzie kolejne tam te wielopoziomowe miejsca ogarnąć, bo wszystko pozapychane, a to przynosi też kaskę. No i jedzie jakiś tutaj, będzie wyjeżdżał jakiś miglarz, więc będzie można zerknąć, bo to z tamtego miejsca właśnie. Więc będziemy mogli zerknąć, ile on tak naprawdę zapłaci, bo tam jeden zapłacił 254 i on chyba stamtąd jechał. A nie, on parkuje. A żeś ty, czoro ty. No to ja tu czekam. No dobra. Ciśniemy dalej. Tutaj 4. No jeszcze ten jeden płot, kuźwa, tego drugiego poziomu. Czyli to będzie 7000. A tu jest 6250, dobra. Niech będzie. O, jedzie jakiś, który tam wyjechał z tego wielopoziomowego. Tu zielony. A ten zielony to... O, 300 coś? No 500... Wow! No ponad 500. To ładnie. No. Nie to pasuje. A pamiętacie, jak tam zarabialiśmy na początku po 30 coś? Ej, to były czasy. Dobra. No to mamy. Teraz tak, za pamięci ogarnąłbym płot, bo inaczej nie nada. Dobrze, ten naprawiony jest. I teraz mogę dachy. I żeby całą czwóreczkę machnąć. Ciekawy jestem, czy zdobędziemy w tym odcinku szósty poziom, bo to już no niewiele czasu zostało i to tak na dobrą sprawę, to te dachy zadecydują. To cztery tam... Jeżeli dobrze pamiętam, to tam 15 łapek daje jeden daszek, czyli 60 łapek. O ile mi się coś nie potentegowało? No ale nie. No niestety. Chciałem dobrze, wyszło jak zawsze. Ależ kolejka. O. Hey, get the hell out of here. No widzicie. Graficiarz chciał mi tutaj zrobić kuku. Ale to jeszcze trzy dachy możemy wrzucić, bo jeszcze będzie mnie na to stać. Proszę. I to już będzie tam komplecik. Jeśli się nie mylę. 3600 zostało. No mogłyby się te latarnie zapalić. Ja nie rozumiem, czemu najpierw gaśnie słońce, a potem dopiero światła się zapalają. No właśnie, i to jeszcze w takim trybie. Natomiast później nad ranem najpierw światła gasną, a potem słońce się zapala. I to nie powinno tak być. No. Najpierw słońce powinno być, a potem światła gasnąć powinny. Coś tutaj jakby się trochę twórcom w kodzie pomyliło. Ale oni nic z tym nie robią. Dobra. Ostatnie dachy na tym placu. I zobaczmy, chwila prawdy. Nie, ale to... Nie, to nie wskoczy. No więc właśnie. Jakby 16 tysięcy zarobić tutaj, słuchajcie, na to lepsze biuro, co jest
stosunkowo łatwe do ogarnięcia, bo wystarczy grę zostawić. To byśmy zaraz ten szósty poziom wbili. No ale może w kolejnym odcinku nam się to uda. Tymczasem, dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.